Hej kochani, tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu z serii Gdzie Jesteś? I na samym wstępie chciałam powiedzieć, że ten odcinek nagrywam 26 maja, w środę, czyli planuję też go wstawić w środę, ale zobacz, jak mi wyjdzie z czasem. Właściwie to bez względu na to, kiedy go słuchacie, chciałabym złożyć życzenia wszystkim mamom, ponieważ jest dzisiaj Dzień Matki. Życzenia dla mam tych pracujących zawodowo oraz tych pracujących w domu, bo jakby nie patrzeć, wychowanie dzieci to jest bardzo ciężka praca. Wielki szacun dla Was i wszystkiego najlepszego. A teraz przechodzimy do historii właściwej, czyli historia zaginięcia. Historia, która mogła się przydarzyć każdemu z nas, ponieważ okoliczności są tak normalne. Pójście do pracy, załatwianie spraw codziennych. Coś, co pewnie każdy z nas robił setki razy. Na pewno nie z myślą o tym, że któryś z tych razów może być ostatnim, ale nie uprzedzajmy faktów. Moi drodzy, bez zbędnego przyciągania, zapraszam do słuchania i tym razem standardowo sprzenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w stanie Oregon. Jak byłam młodsza, myślałam, że to jest Oregano. Znajdujemy się początkowo w mieście o nazwie Redmond, i mam wrażenie, że też gdzieś kiedyś zawsze ta nazwa była znana. Przynajmniej ja tak w głowie mam, że o Redmond, kojarzę. Jak wiemy, niejednemu imię Burek, i miasto Redmond nie znajduje się jedynie w Oregonie. Te w Oregonie liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Są to dane między 2010 a 2019 rokiem. Nasza historia jednak zaczyna się nieco wcześniej yy, i poznajemy tutaj państwa Eggleston. Właściwie to całą rodzinę Eggleston składającą się z ojca, Pola, jego żony Heather oraz ich czwórki dzieci i mieli taką okazję mieć cztery córki. Znalazłam imiona trzech z nich, z czego jedna jest główną bohaterką tej historii, więc przyznam szczerze, że nie wiem, gdzie jest czwarta. Wiem tyle, że różnica wieku między nimi to była całkiem spora, ponieważ różnica między naszą główną bohaterką, czyli Katrin, a jej siostrą Janet wynosiła 15 lat, i była jeszcze poza Katie młodsza siostra o imieniu Sara, więc tak około 20 lat różnicy było. A tajemnica czwartej siostry to już chyba nie rozwiążemy. Nie, nie dotarłam, jak miała na imię i ile miała lat. Ale to też nie o tym, więc nie będę was zanudzać. Jeżeli chodzi o naszą główną bohaterkę, czyli Catherine Scott Eggleston, urodzoną 4 maja 1971 roku, właśnie w Redmond, wychowana w rodzinie Pola i Heather. Jeżeli chodzi o państwo Eggleston, to Paul był nauczycielem historii w liceum i nie tylko, ponieważ był on również dyrektorem okręgu Redmond School District. A skoro już dyrektor, to wiadomo, szacun na dzielni był, więc kłaniam się do pasa po samego Buta. Heder również pracowała jako nauczycielka, i tutaj znalazłam dwie nieco sprzeczne informacje, ale biorę pod uwagę, że może to być kwestia tłumaczeń, ponieważ jedno ze źródeł mówi, że Heder pracowała jako nauczycielka w podstawówie, znaczy na no w podstawówce. A inne źródło podaje, że pracowała ona uczyła ale w przedszkolu. Szczerze przyznam, że aż takiej wiedzy na temat szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych to ja nie mam i z tego co wiem, to w różnych Stanach różnie bywa. Natomiast no, może przedszkole i podstawówa są ze sobą połączone. Może tak naprawdę była to praca w tak zwanych klasach 1-3. U nas to by była, by byłyby klasy 1-3, czyli o wszystkim i o niczym. Że po prostu wszystko naraz tam. Matematyka, polski, angielski. Bądź co bądź, cała rodzina była lubiana, szanowana. Jeżeli też chodzi o Heder, to opisywana była jako kobieta bardzo ciepła, rodzinna, dbająca o to ognisko domowe, o swojego męża, o swoje córki. W ogóle cała rodzina jest opisywana jako ludzie, którzy nad wyraz się dobrali, mieli dobre relacje. Nie ma tam żadnych historii, że ktoś tam komuś ostatnie ciasto z lodówki, ostatni kawałek ciasta z lodówki zjadł, więc no wiadomo, że, że ta zniewaga do końca życia i się tam już lubić nie będą. Wbrew pozorom takie ekscesy wychodzą po latach i miałam okazję już czytać o takich a propos nagrywania tego typu spraw, ale w tym przypadku naprawdę wszyscy miło się o sobie wypowiadają, zresztą sąsiedzi i przyjaciele też miło się o całej rodzinie wypowiadają. Wróćmy więc do naszej głównej bohaterki, czyli Katrin, ale nazywaną przez zarówno znajomych, jak i przyja przyjaciół, jak i rodzinę Katie. I też pozwolę sobie na takie małe spoufalanie się, będę o nim mówić. Katie opisywana jest jako ambitna, z całą pewnością nie była niezręczna społecznie, miała mnóstwo znajomych wokół siebie. Nawet dotarłam do opisu jednej z jej przyjaciółek, ona tam twierdziła, że jest najlepszą przyjaciółką, no to dobra, no, będę jej wierzyć. I mówiła, że zawsze wokół Katie kręciło się mnóstwo osób, każdy chciał z nią spędzać czas, miała nad wyraz duże poczucie humoru, potrafiła wszystkich rozbawić do łez. Mam oczywiście nadzieję, że, że to ze śmiechu. No i Katie była nad wyraz osobą przyjacielską, towarzyską, socjalizowała się. Gdy tylko było jakieś wyjście ze znajomymi, to Katie jako pierwsza tam była. Co do szkoły, czyli mam tutaj na myśli jakąś tam y, szkołę podstawową, może high school, to nie znalazłam informacji. Nie wiem, jak tam do końca jej nauka szła. Do jakiej szkoły... Y, Chodziła. Skoro nie ma informacji, to zapewne nie był to jakiś tam szał ciał związany z tą szkołą. Jakaś szkoła prywatna dla nie wiadomo kogo, albo szkoła z Bóg wie jakim poziomem. Zakładam, że była to jedna ze szkół, znajdujących się w Redmond, bo sobie tak o tym Redmond poczytałam i tam znajdują się dwie szkoły średnie, czyli tak zwane high school. Pierwsza to jest Redmond High School, a druga to jest Ridgeview High School. I obie znajdują się w Redmond, więc te Ridgeview to tak dla zmyły chyba. Do rzeczy, to szkołę średnią z całą pewnością skończyła, ponieważ później udała się na Oregon State University w Coralis. I to miasto o nazwie Korwalis. Przepraszam, Korwalis. Tutaj robię sobie notatki ręcznie. I Tak pięknie pisze, że nawet rozczytać z tego nie mogę. Miasto nazywa się Corvallis i znajduje się około 6 godzin busem. Chciałam znaleźć kilometry, ale dotarłam do stron internetowych, które proponują przyjazdy od Redmond do Corvallis i wyszło, że, że wszystkie te przejazdy trwają 6 godzin. A skoro trzeba dojeżdżać, no to już dla Katie skoń... zaczęło się dorosłe życie. No może raz na jakiś czas mama przyjechała w weekend i nawiozła mac and cheese w słoiku. Ale ogólnie to studia, akademik, trzeba sobie radzić samemu. Nadal miała znajomych, mnóstwo ludzi wokół niej się kręciło, również wtedy zaczęły się jakieś pierwsze relacje sercowe, ale do tego też sobie za momencik przejdziemy. Znaleziono informację, że Katie uczęszczała do Alfa Chi Omega, niektóre y, translatory mówią Alfa chi Omega. Podałam dwie wersje, żeby nie było, że Was szczuje niepoprawnym językiem. Jest to Narodowe Stowarzyszenie Kobiet założone w 1885 roku, więc bardzo, ale to bardzo dawno temu. Patronem jest Hera, patronem greckiej boskości oczywiście. Wartości jakie wyznaje stowarzyszenie to jest zainteresowanie akademickie, charakter, odpowiedzialność finansowa, przywództwo i rozwój osobisty. I właśnie tymi wartościami jak najbardziej kierowała się Katie. Absolwentkami w ogóle Alpha, Ki albo Chi Omega są takie osoby jak na przykład Alison Lee Hangan. Jest to aktorka z filmu z, filmu, z serialu Jak poznałem waszą matkę. Oraz Deidre Dawson, czyli Miss America 2005 roku, ale tak naprawdę była, była cała lista osób, które skończyły właśnie, znaczy były uczestniczkami tego towarzys towarzyszenia no i osiągnęły jakieś tam światowe sukcesy. Więc i tym samym, oczami wyobraźni, Katie miała nadzieję, że również sukces odniesie, być może sama kiedyś na takiej wielkiej liście się znajdzie, że może kiedyś będzie o niej głośno i mm, niestety, niestety jej się to udało. Ale tak jak mówię, niestety i pewnie z całą pewnością nie o to Katie chodziło. Wiosną 1993 roku nasza bohaterka kończy studia i uczyła się na dobrze, osiągnęła cel jakim był tytuł licencjata w języku angielskim, czyli po prostu coś jak nasze studia licencjackie. Nie miała konkretnych planów zawodowych, skończyła ona, miała ona licencję z języka angielskiego, więc zakładam, że to coś w rodzaju naszej filologii polskiej bo ona jednak to, to był jej język ojczysty, język angielski, skończyła z tego licencjat. My jesteśmy w Polsce i jak kończymy filologię polską, to w dużej mierze, nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale w dużej mierze na przykład ludzie idą po tym pracować jako nauczyciele. Więc początkowo również rodzina Katie oraz jej znajomi myśleli, że pójdzie ona w ślady swoich rodziców. Bo zarówno ojciec, jak i matka pracowali nauczając, ale tak naprawdę Katie to nie była w 100% pewna do niczego: czy ona chce nauczać, czy ona, czy, czy ona chce iść w tym kierunku, czy ona może chce robić coś kompletnie innego. I w sumie i losy, o których teraz opowiem, to jest taki jeden zbieg okoliczności. Ona jakoś specjalnie tego nie planowała, ale tak wyszło, że przeniosła się ona na przedmieścia Portland, czyli Gresham, ale tak naprawdę jest to osobne miasto. Tak w niektórych artykułach można powiedzieć, że są to przedmieścia Portland, ale nie do końca. Bądź co, bądź tam mieszkała jej starsza siostra o 15 lat, Janet, ta, o której wcześniej wspominałam. W 1993 roku Janet miała 37 lat. Prowadziła była ona firmę z mężem, ale w 1993 roku to ona nie miała ani męża, ani firmy. Jeffrey Taylor, czyli już były mąż, oraz Janet rozstali się stosunkowo niedawno, zresztą z przytupem, bo i z procesem karnym w tle. No co tam się działo? Co tam się działo? Proces był za tak zwaną sklerozę. Zapomnieli zgłosić no, prawie 200 tysięcy przychodów. Cytując klasyka, jak do tego doszło nie wiem, ale ktoś, ktoś ich wydał albo sprawa sama się sypła. Więc zarówno małżeństwo poszło się kochać, firma poszła się kochać, a Janet musiała zaczynać od nowa. Co do tego całego procesu, to też później powiem słów kilka, bo będzie to jedna z teorii. I historię Janet przedstawiam Wam również po to, ponieważ Katie postanowiła z nią zamieszkać. Janet miała mieszkanie albo je wynajęła tam właśnie na tak zwanych przedmieściach Portland. No i Katie, mając jak sama twierdziła, lepsze perspektywy w Portland, postanowiła zamieszkać u swojej siostry i w końcu dostała ona pracę w Alnet Communication Service, czyli firma telekomunikacyjna. Zajęła tam ona stanowisko sprzedawcy, czyli nawijanie makaronu na uszy tak, aby myśleli, że to kolczyki. A tak całkiem szczerze to ogromny szacun dla sprzedawców, ponieważ czasami mam taką okazję pójść do sklepu, do drogerii, do jakiegokolwiek miejsca i są osoby, które mają taką siłę perswazji, że są w stanie wmówić każdemu, że ten tusz do rzęs to jest coś, o czym zawsze marzyliśmy że ja nie wiem, że ja nie wiedziałam do tej pory, że ten tuż do rzęs albo cień do powiek jest czymś, o czym ja marzyłam od wielu lat. Więc naprawdę ogromny szacun dla takich osób. Katie również miała podobny charakter, ponieważ jak znajomi twierdzili, i miała poczucie humoru, i potrafiła tak odpowiednio zagadać, no można powiedzieć i do tańca i do różańca. Te zdolności komunikacyjne, zdolności społeczne były bardzo potrzebne w tej pracy, ponieważ praca Katie polegała na pracy z innymi firmami. Coś jak harcerze z ciasteczkami pukają od drzwi do drzwi i pytają, czy chcemy ciastka, lub jakiś pan mietek z jajkami od swoich kur. Tak właśnie Katie jeździła do firm ze swoją ofertą, no i tam miała różne spotkania biznesowe, przedstawiała, dlaczego jej oferta jest najlepsza na świecie. Siedziba firmy, w której pracowała, była w Lake Osego, 13 km od Portland. To, wbrew pozorom, też jest ważna informacja. No to, skoro już poznaliśmy Katie, wiem, jaką była osobą, wiemy, gdzie pracowała, wiemy co nieco o jej rodzinie, to przechodzimy do zdarzenia, które w ogóle sprawiło, że dzisiaj ten podcast powstał, że słyszymy o takiej osobie jak Katie i o tym, co ją spotkało, albo może co tak naprawdę się wydarzyło. Mamy 2 sierpnia 1993 roku, jest to poniedziałek, i tego dnia Katie z samego rana przyjechała do pracy na zapewne jakąś szybką kapucinę. Szybką dlatego, że się spieszyła, gdyż również. Z samego rana musiała przyjechać do Portland na spotkanie biznesowe. Jak wiemy, siedziba firmy, w której pracowała, była wcześniej wspomnianym Lake Osego, znajdującym się 13 km od Portland, więc tutaj z tego Lake musiała jechać do Portland no i miała tam bardzo dużo rzeczy do zrobienia poza spotkaniem biznesowym. To była ona poza w ogóle byciem domokrążcą w tych firmach, ponieważ sobie też chodziła od jednej firmy do drugiej. I z tego co wiem, to miała tam za zadanie okrążyć różne firmy znajdujące się na We Take Way. Następnie, kiedy już to zrobiła, to poszła do banku, później zjadła lunch, a później była na stacji benzynowej, bo jej Volkswagen Golf też potrzebował lunchu, a później jeszcze pojechała do Burger Kinga. Czyli wycieczka krajoznawcza po Portland już chyba jest odhaczona, moi drodzy. W tych wszystkich miejscach Katie była dość wcześnie, ponieważ mniej więcej między godziną 9 a 13 a właściwie 9 a 14, ponieważ na 14:15 miała zaplanowane spotkanie biznesowe. I to spotkanie miało się odbyć w wielkim, niczym niektóre polisy ubezpieczeniowe naszych bohaterów, bohaterów tych, tego podcastu, budynku. Tak, ten budynek był aż tak wielki. Świadkowie widzieli Katie w holu tego budynku, jak rozmawiała przez telefon, i to było pięć osób, pięć niezwiązanych ze sobą osób, które potem zeznały, że faktycznie widziały Katie i sprawiała ona wrażenie takiej zmartwionej, uniesionej, jakby i nie, nie chodzi o to, że ona była aladynem na latającym dywanie. Ktoś się zdenerwował, albo może jakieś miała przekazane złe wieści telefoniczne. Ale są jedynie obserwacje jakichś tam naocznych świadków, no przecież równie dobrze, Katie mogła mieć taką mimikę twarzy. Można też przeczytać w niektórych z źródłach, że była to prawdopodobnie rozmowa służbowa, ale to też nie wszędzie jest podana taka informacja. O godzinie 14.15 mężczyzna od rozmowy biznesowej zobaczył Katie wychodzącej z Windy w towarzystwie innego mężczyzny w, niebie w niebieskiej marynarce. No ale potem nic takiego nadzwyczajnego i w trakcie tej rozmowy biznesowej się nie stało i teoretycznie tuż po niej również nie. Jednak Katie tego dnia miała również wrócić do biura swojej firmy, czyli właśnie do tego Lake Osego. Ponieważ na godzinę 17 miała spotkanie ze swoim doradcą. Doradca brzmi bardzo fajnie tak, ktoś ma własnego doradcę, ale tak naprawdę to był tylko przełożony i musiała tam do niego przyjść i oddać mu taką czarną teczkę, czarną teczkę firmową, gdzie miała po prostu wszystkie dokumenty z tego dnia. Więc to było bardzo, ale to bardzo ważne, co by się nie stało czy huragany, wichury i inne dziwne rzeczy to ona musi tę teczkę dostarczyć i ją oddać. Tyle, że ani do biura, ani do, na, na spotkanie nie dociera, nie ma jej tam po prostu. I można znaleźć informację, że jej samochód około godziny 17 wciąż był na parkingu w tym wielkim budynku, o którym wspominałam, w tym budynku, gdzie była widziana z panem niebieska marynarka. Więc to wszystko wskazuje na to, że Katie wcale tego budynku nie opuściła, przecież na godzinę 17 miała spotkanie, ważne spotkanie ze tym swoim doradcą, czy właściwie no, kierownikiem, szefem, bo też różne tłumaczenia można znaleźć. Zastanawia mnie tylko skąd wiadomo, że około godziny 17 samochód wciąż tam był, przyznam szczerze pojęcia nie mam, czy może był jakiś dozorca, osoba, która tam się znajdowała i, i co i zapisała, że akurat ten Volkswagen, Volks, Volkswagen Golf akurat znajdował się tam, ciężko mi to sobie tak przyjąć do wiadomości. Najmuję no, Wam to, żeby było jasne, że jest informacja, iż ten samochód był widziany około godziny 17 właśnie na tym parkingu w wielkim budynku, ale skąd to wiadomo, to nie wiadomo. No cóż, praca jak praca, ale również jest dom, również jakieś życie prywatne, i Katie do domu po prostu nie wraca. Więc Janet postanawia zadzwonić do jej pracy, i tam dostaje informację, że przecież Katie była umówiona na godzinę 17 na spotkanie, ale się tam nie pojawiła, więc no, nikt nie ma pojęcia, gdzie ona jest. W tamtym, momen w tamtym momencie Janet postanawia zadzwonić do swoich rodziców, no, z tym, że zgubiła swoją młodszą siostrę. Już następnego dnia, czyli 3 sierpnia, w momencie kiedy no, okazuje się, że faktycznie przez noc Katie również nie wróciła do domu, to 3 sierpnia przyjeżdża ich ojciec, czyli Pol oraz tak zwany przyjaciel rodziny. Kim ten człowiek był, jaki miał wpływ na historię, to pewnie żaden, no ale ojciec po prostu nie przyjechał sam. I tutaj pojawia się kolejny przełom, kolejna informacja, tak można powiedzieć, wzięta znikąd, i przyznam szczerze, że nie wiem, czy ojciec oraz jego przyjaciele rodziny wydzwaniali po różnych miejscach, bo oni w tamtym momencie jeszcze żadnego zawiadomienia nie zgłosili. Być może wydzwaniali po różnych biurowcach. Jednak wiadomo jest tyle, że o godzinie 12.30 ochroniarz kompleksu przemysłowego znajdującego się 14 km od budynku Portland Port. Gdzie była widziana, czyli Portland Port, to jest ten budynek, gdzie niby około godziny 17 był widziany jej samochód, i gdzie miała spotkanie biznesowe, gdzie była widziana z panem niebieska marynarka. No i jej samochód zostaje znaleziony, ale w innym budynku, na parkingu innego budynku, który znajdował się 14 km dalej. Więc wychodzi na to, że nawet jeżeli o godzinie 17 jeszcze tego budynku nie opuściła, to prędzej czy później musiała to zrobić. Ale o ile jakiś osiedlowy monitoring się znalazł i wiedział, że o godzinie 17 to ten samochód tam stał, to niestety żaden świadek ani żadna osoba dziwnym trafem pilnująca parkingu nie zanotowała tego, kto wyjeżdżał tym Volkswagenem i czy była to Katie. Co jest ważne, to to, że drzwi auta były odblokowane, szyby były opuszczone, a w samochodzie była torebka Katie, w której znajdowała się książeczka czekowa, trochę gotówki, karty kredytowe czyli po prostu coś tu nie gra Starter Pack. Brakowało jednak tej teczki, którą miała oddać o godzinie 17, oraz brakowało również paszportu. I to się od razu rodzinie wydało takie dziwne, ponieważ jakieś 10 dni wcześniej zabrała ten paszport z domu rodzinnego. Tu Znacząc, że ona musi pokazać jakiś swój dowód tożsamości, chcąc iść do tej nowej pracy, ponieważ no, no ona w nowej firmie pracowała od niedawna, no tak, nowa firma od niedawna. No, ale rzekomo potrzebowała jakiegoś dowodu, co też jest dziwne, bo miałam okazję przeczytać różne, nie tyle co artykuły, ale fora z tym związane, i ludzie pochodzący ze Stanów Zjednoczonych pisali, że to jest dziwne, że ktoś wymagał od niej podania swojego paszportu. No ale przyznam szczerze, że nie znam się, nie wiem jak wygląda prawo pracy w Stanach Zjednoczonych, czy jest ten paszport potrzebny, czy on nie jest potrzebny, czy może Katie nie miała żadnego innego dowodu tożsamości. No, po zajęcia nie mam. Auto ogólnie wyglądało normalnie, bez żadnych dziwnych śladów. Były co prawda opuszczone szyby, i niektórzy też mówią: O jezu, a czemu te szyby opuszczone? A może coś tam się stało, i że to jest właśnie dowód, że wcale tak normalnie nie było, może tam były jakieś osoby trzecie w tym samochodzie. Ale już Wam tłumaczę, ponieważ dotarłam do informacji, że tego dnia było bardzo, ale to bardzo gorąco. Naprawdę, no sobie wyobraźcie taki największy upał, jaki Wam przyjdzie do głowy. Właśnie tak było tego dnia, a Katie była ubrana. W fioletową marynarkę, której nie ściągnęła, nie dlatego, że nie mogła, no ale ona zawsze miała takie podejście, skoro jeździ na spotkania biznesowe, no to trzeba być ubranym oficjalnie, formalnie, więc przez cały ten czas marynarki nie ściągnęła, a w swoim samochodzie nie miała klimatyzacji, więc dla mnie to jest jak najbardziej logiczne, że mogła mieć te szyby opuszczone, a tym bardziej, skoro było tak ciepło, no to zostawiając nawet samochód na parkingu, to wolała opuścić szyby, żeby, żeby po prostu się nie nagrzał. So. Cool. Kontynuując tego dnia, czyli 3 sierpnia, rodzina postanawia zgłosić zaginięcie po tym, jak samochód Katie został dziwnym trafem znaleziony. Oni zgłaszają zaginięcie i pierwsze co? No to pojawia się podejrzenie takie, że Katie miała chłopaka. Mamy tutaj brak imienia tego chłopaka, nie znalazłam go w żadnym artykule, nikt nigdzie o nim nie wspomina, więc nazwiemy go panem Pawianem. Funkcjonariusze przeszukali budynek pierwszego dnia poszukiwań. To był ten wielki budynek w Portland Port, czyli z Windom, z panem niebieska marynarka. No i oni sobie tak trochę w głowie zakodowali, że może Katie jest w magazynie. I nagle nic gruchy, nic pietruchy, pojawia się pan Pawian i postanawia do nich dołączyć. Coś na zasadzie siema chłopaki, piwnicę przeszukujecie, albo tam magazyn. O, słyszałam, że są tam małe koteczki, chodźmy sprawdzimy. Oczywiście żartuje, albo i nie. No mam nadzieję, że tak nie powiedział, no ale bądź co bądź dziwny był. On był taki dziwny, też sprawiał dziwne wrażenie. Rodzina powiedziała, że Katie planowała zakończyć ten związek, więc wiadomo, on się stał naturalnym kandydatem na podejrzanego. Ale szybko okazało się, że no, tam na tej liście długo nie zagościł, ponieważ miał alibi, no i, no i tyle. To było takie alibi, że go tamtego dnia w ogóle w mieście nie było, i nawet gdyby chciał do Portland podjechać, no to trochę godzin by mu to zajęło, więc nie ma szans. A co do piwnicy, czy tam magazynu i ogólnie całego budynku, to Katie nie została tam znaleziona, więc kolejnym etapem poszukiwań było wykorzystanie psów tropiących, ale również niestety wszystko na marne. W następnych dniach ojciec Katie oraz detektyw Terry Wagner, zajmujący się sprawą, za bardzo się nie polubili. No, atmosfera była napięta jak planteka na żuku, więc Terry zaczął troszkę węszyć po rodzinie. Tutaj właściwie niektóre źródła różnie przedstawiają, że najpierw Tery zaczął trochę węszyć, i wtedy panowie się nie polubili. Albo, no tam, bez względu na to, co było pierwsze, kura czy jajo, no to panowie się nie polubili. A Tery zaczął węszyć po rodzinie, i dotarł do tego procesu, który miała siostra Janet oraz jej mąż. No wiecie, o te prawie 200 tysięcy, skleroza i te sprawy. Dotarli do informacji, że Katie miała zeznawać. A skoro miała zeznawać, skoro 10 dni wcześniej poprosiła o paszport, no to sprawa rozwiązana, możemy się rozejść, iść na pączki, na pewno sama postanowiła uciec, a wróci, kiedy cały proces i szum wokół tego się skończy. No i właśnie też między innymi oto ojciec, ojciec dziewcząt, czyli pol oraz detektyw się, no, nie, nie polubili się właśnie przez to. Ponieważ funkcjonariusze to byli przekonani, że nie ma co szukać, po co szukać, ona sama wróci, przecież wszystko jest jasne, ona nie chce zeznawać. Ale w tym wszystkim był jeden wielki haczyk, ponieważ Janet, siostra Katie, tak naprawdę już się przyznała, ponieważ ten proces był rozłożony na dwie osobne sprawy. Pierwsza sprawa dotyczyła Janet, a druga sprawa dotyczyła właśnie Jeffreya, czyli jej już byłego męża. No i w sierpniu miał się właśnie, miała się odbyć właśnie sprawa Jeffreya. Natomiast Janet już jakiś miesiąc wcześniej przyznała się do winy. Więc być może, gdyby Katie chciała sama z siebie zniknąć, tylko po to, aby nie obciążać żadnymi dowodami, siostry na przykład, no to zapewne zrobiłaby to miesiąc wcześniej, kiedy to Janet się do winy przyznała. Więc tak naprawdę została kwestia Jeffreya, który albo tam się przyznał, albo się nie przyznał. No ale Katie nie była z nim na tyle związana, żeby specjalnie znikać, by tylko jakiegoś tam Jeffreya nie, nie obciążać dowodami. Poza tym, tak naprawdę to. Katie wiedziała tam piąte przez dziesiąte, było 200 tysięcy, nie ma 200 tysięcy, no i tak naprawdę mało ją to interesowało. Poszukiwania trwały w najlepsze. Została również wytypowana nagroda 5000 dolarów i mniej więcej w połowie sierpnia otworzono infolinię na to, żeby ktoś sobie tam mógł zadzwonić, jeżeli ma jakiekolwiek informacje na ten temat. No to oczywiście będzie nagroda pieniężna, o ile takie informacje okażą się być prawdziwe. No i moi drodzy, śmialiście się ze sprawców, którzy niby tam dzwonią i pytają, czy lodówka panu chodzi, a tu trafiły się mniej więcej takie dwa anonimowe przypadki. Pierwszy z nich to jest mężczyzna, który twierdzi, że ja mam z tym coś wspólnego. Tak, 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 to to ja. Ja 16 sierpnia se wziąłem i, i pozbyłem się Katie, no po prostu ją zabiłem. Natomiast później dzwoni inny mężczyzna z tak zwanym południowym dialektem, który, twierdził, że, który twierdzi, że zrobił to samo i cytując: Katie nie zostanie nigdy znaleziona. Moi drodzy, mamy podwójne przyznanie się do winy, no nie wiadomo po prostu na kim się tutaj skupić. Jeśli mam być szczera, to z tego co wiem, te, te dwa przypadki, dwie osoby dzwoniące były mniej lub bardziej poszukiwane, ale no to nadal mamy rok 1993. Ciężko jest namierzyć kogoś po anonimowym telefonie, zwłaszcza jeżeli na przykład by dzwonił z budki telefonicznej. A to jeszcze nie były czasy, gdzie wszędzie znajduje się monitoring, a ktoś sobie mógł jeszcze głupie żarty robić, bo, bo też to jest przecież bardzo prawdopodobne. Funkcjonariusze na ogół yy, w ogóle ani jednego telefonu, ani drugiego nie wzięli na poważnie. Oni cały czas twierdzili, że nie, 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 ona sama uciekła, wzięła paszport, wróci kiedyś, a jak nie, to nie, ale na pewno wróci. No ale już jeżeli mieliby kogoś szukać, to właśnie tego mężczyzny z południowym dialektem. Ale nie szukali, nic za bardzo w tym kierunku nie robili, więc rodzina postanowiła wynająć prywatnych detektywów. Zresztą nie bez powodu, ponieważ 12 października cały czas tego 1993 roku funkcjonariusze oficjalnie ogłaszają swoją teorię, że Katie sama zniknęła, by nie zeznawać, po co drążyć temat, rozejdźmy się, jak już mówiłam wcześniej, idźmy na pączki. No i wiecie, moi drodzy, jeżeli ktoś, kto zajmuje się sprawą oficjalnie przemawia i mówi, żeby nie szukać, że to już jest tam prawie rozwiązane, no to wiadomo, że zapał ludzi, którzy wcześniej byli chętni do tego aby pomagać w poszukiwaniach, aby jakieś ulotki roznosić, no to też tak zaczynają mieć to po prostu gdzieś. Więc to moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo przykre w tej całej historii, takie, takie zaangażowanie i takie myślenie. No ale moi drodzy, czas mija i to mija bardzo, bardzo dużo czasu. Niektórzy twierdzą, znaczy w niektórych źródłach można przeczytać, że tak naprawdę funkcjonariusze dostawali mnóstwo zgłoszeń, każde z tych zgłoszeń zostało sprawdzone w dłuż i wszerz, ale nic nigdy nie było związane tak naprawdę z Katie. Mamy pewną informację, która pojawia się, a dopiero, dopiero 4 maja 2001 roku. Jest to dzień urodzin Katie i tego dnia również zostaje uruchomiona infolinia, gdzie ludzie mogą anonimowo zgłaszać jakieś tam swoje podejrzenia, jakieś coś, coś widzieli albo czegoś nie widzieli. No i zgłasza się były pracownik stacji benzydo, benzynowej. Stacja ta znajdowała się około 6,5 kilometra od miejsca, gdzie odkryto jej samochód, czyli tego Volkswagena. No, i było już pracownik stacji twierdzi, że widział kobietę podobną do Katie właśnie w momencie, kiedy ona zniknęła, czyli w sierpniu 1993 roku. Była ona w marce auta, której nie może sobie przypomnieć, i pytała o dojazd na lotnisko. Jestem przekonany tym bardziej, że była to Katie, ponieważ na jej, na jej siedzeniu pasażera, czyli obok, znajdowała się czarna teczka, właśnie ta teczka, którą miała ona oddać. Ten mężczyzna w ogóle powiedział, że na teczce był napis Alnet, czyli Alnet, nazwa firmy, w której wtedy Katie pracowała. Więc to by było takim stuprocentowym dowodem, że to była na pewno ona, no i wybierała się w stronę lotniska. Natomiast nie jest to koniec jego obserwacji, ponieważ jak sam twierdzi, jakiś czas później znów zobaczył tę samą kobietę w niebiesko-zielonej hondzie, tym razem w towarzystwie dwóch mężczyzn. Tyle że tym razem sprawiała ona wrażenie jakby płakała i chyba nie była w dobrym stanie. Jeden z mężczyzn siedział na miejscu pasażera, a drugi na tylnym siedzeniu. I kobieta sprawiała wrażenie, jakby chciała zwrócić na siebie uwagę. Poza tym, takim swoim nietypowym wyglądem, ponieważ pracownik stacji powiedział, że wyglądała ona zupełnie inaczej niż wcześniej: była taka jakby rozczochrana, te włosy nieułożone, makijaż rozmazany, no ale to nieważne, no to za mało jest ważne. Zachowywała się dziwnie, na przykład jeździła slalomem. Ona tak jakby, jakby nie potrafiła prowadzić. Podobno też mówiła do jednego z mężczyzn, czy cytując proszę, proszę, no jakby go coś po prostu błagała. Ale jak to w tego typu sytuacjach bywa, nikt nie zareagował, nikt nie zrobił niczego, aby sprawdzić samochód, sprawdzić mężczyzn, aby zatrzymać kobietę. I tak naprawdę była to informacja z 2001 roku. Nie wiadomo jak to sprawdzić, no bo, bo jak to sprawdzić coś, co było tak dawno, dawno temu. Nie wiadomo też do końca, jak ci mężczyźni wyglądali, no bo tutaj minęło naprawdę dużo czasu, więc ciężko o dokładny opis. A zresztą funkcjonariusze w dalszym ciągu byli przekonani, że Katie sama postanowiła zniknąć. I oni byli tak długo do tego przekonani, aż do 2004 roku, kiedy trochę zmienili sposób myślenia o tej sprawie. Przy okazji zatrzymania Joela Courtney'a, który, jak się okazało, ma na sumieniu 19-letnią dziewczynę Brooke Wilberger, a na domiar złego w 1993 roku przebywał on w Portland. Natomiast w 2006 roku, no bo jak oni go już tam złapali, w tym 2004 i cała sprawa na temat Bruk, została wyjaśniona, on też no, odpowiednio został wyjaśniony, no to potem zajęli się innymi sprawami, innymi niewyjaśnionymi zaginięciami, bo być może Joel miał w tym coś, z tym coś wspólnego. I w 2006 roku został on oczyszczony z dwóch innych podejrzeń, bo tak naprawdę się okazuje, kiedy łapią kogoś, kto już tam coś zrobił. No to warto taką osobę sprawdzić pod kątem innych niewyjaśnionych zaginięć, może zostaną one wyjaśnione, a nawet jeżeli nie, nawet jeżeli skłamy i przyzna się do winy, no to no, sprawa zostanie zakwalifikowana jako wyjaśniona i możemy się rozejść. I z tego co wiadomo, to Joel został oczyszczony z dwóch innych podejrzeń. No ale wiadomo tylko tyle, że żadne z nich nie dotyczyło Katie. I do tego czasu nie znalazłam żadnej nowości w tym temacie, czy, czy Jolie coś powiedział na temat Katie, czy sprawa mniej lub bardziej została wyjaśniona. Wiadomo jest to, że w roku 2011 z tego świata odeszła matka Katie, a w 2017 to samo spotkała ojca. Więc rodzice odeszli nie mając pojęcia, co tak naprawdę stało się z jej córką, ponieważ Katie wciąż jest osobą zaginioną. Na ten moment miałaby ona 50 Lat. Co do teorii, to są takie cztery, które też pokrótce tutaj opowiem, naprawdę no, bardzo, bardzo krótko, bo one się też przewijały przez ten cały podcast, pierwsza z nich to jest rozpoczęcie nowego życia, a propos, a propos tego zeznawania, e, albo też z innego powodu postanowiła wziąć paszport, spakować się i sobie odjechać. Czemu natomiast nie zabrała karty kredytowej, czemu jeżeli tak, no to zabrała ze za sobą teczkę firmową? Tutaj ciężko stwierdzić, może chciała, aby to wszystko wyglądało jak zaginięcie, może chciała, aby, aby została nieznaleziona. I o tej teorii świadczy brak paszportu, co jest dość oczywiste, jednak cała reszta to tak, no trochę, moim zdaniem jest z lekka naciągnięta. Druga teoria dotyczy tego, że Jeffrey, czyli... No, czyli już były mąż Janet, sam postanowił pozbyć się świadka. I to jest taka teoria, która od niechcenia jest tam przez kogoś rzucana. No bo tutaj mamy więcej przeciw niż za. Mało jest takich teorii, że więcej argumentów przemawia przeciwko. No ale są to argumenty takie, że Katie wcale nie była jakimś tam ważnym świadkiem, który nie wiadomo o czym miałby przesądzić. Poza tym zakładam, że Jeffrey został sprawdzony, przesłuchany, mniej lub bardziej, bo jednak skoro mamy do czynienia z taką sytuacją, to pewnie ktoś kiedyś wziął go pod lupę. Inna teoria to jest właśnie Joel Courtney. Czyli ten mężczyzna, który rzekomo się nie przyznał, o którym tak naprawdę mało co wiadomo, no ale wiadomo też, jak już wcześniej mówiłam, jak dzieją się takie rzeczy, no to zazwyczaj chce się takiemu człowiekowi przypisać nieco więcej w sytuacji i zaginięć, aby chociaż cokolwiek wyjaśnić. Tak naprawdę mam wrażenie, że czasami to mało kogo interesuje, czy on to naprawdę zrobił. No, ale tutaj również żadnego przełomu w tym temacie nie ma i nie wiadomo, czy Joel miał coś z tym wspólnego, czy nie. Może miał, a się nie przyznał, nie ma żadnych dowodów, więc tak naprawdę tego się nigdy nie dowiemy. A może najzwyczajniej w świecie ta teoria nie jest prawdziwa. No i taka ostatnia, chyba najbardziej nasuwająca się na myśl, to jest po prostu udział osób trzecich bliżej niezidentyfikowanych, bliżej niewyjaśnionych. Coś stało się Katie. I prawdopodobnie nie zostanie ona nigdy znaleziona, może kiedyś przy okazji przypadku, przy okazji jakiejś innej sprawy ktoś się wygada, ktoś zacznie mówić, ktoś powie prawdę, ale jest mnóstwo takich historii, które niestety już do końca życia nie zostają wyjaśnione. I moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, do których udało mi się dotrzeć. E, przyznam szczerze, że ta historia wydaje się być bardzo prozaiczna. Mamy młodą dziewczynę, która rozpoczyna pracę w nowym miejscu, e, która na ogół radzi sobie świetnie, a jednak dzień, który miał być zwykły, e, staje się być może jej ostatnim. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, co czuje i co myśli rodzina, e, tym bardziej, że zostali oni tak potraktowani przez osoby, które miały sprawę rozwiązać. Bądź co bądź, jestem bardzo ciekawa Waszych refleksji, Waszych przemyśleń na temat tej sprawy, jeżeli są jakieś dodatkowe informacje, jakieś fakty, o których tutaj nie wspomniałam, a Wy już wcześniej interesowaliście się historią Katie i wiecie coś więcej, no to możecie się śmiało podzielić tym w komentarzu. I jak mówiłam, jestem ciekawa Waszych refleksji, więc na nie również czekam. Może macie jakąś swoją własną teorię, a może któraś z tych, o których ja wspomniałam, do Was przemawia. Standardowo zapraszam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotrwały do samego końca, a mianowicie...